Czytelnicy portalu łowieckiego zapewne znają historię sprawy sądowej toczonej w Mińsku Mazowieckim, gdzie myśliwy w wyniku inicjatywy swojego zarządu koła został doprowadzony przez oblicze sprawiedliwości za to, że mając pozwolenie na dzika, zastrzelił dzika. Dzisiaj rozmawiam z człowiekiem, który znalazł się w identycznej sytuacji, z tym, że jego historia skończyła się mniej szczęśliwie, według mojej oceny, skończyła się bardzo poważnym uchybieniem w procedowaniu i wyrokowaniu sądu powszechnego. Rozmawiam z myśliwym koła łowieckiego Eismon w Olsztynie, panem Fiju. Proszę pana, proszę mi powiedzieć, od czego zaczęła się pańska sprawa o zastrzelenie dzika, mając pozwolenie na zastrzelenie dzika. Kto był inicjatorem tej sprawy? Ja tak uważam, że całym inicjatorem tej sprawy to były dwie osoby. Były prezes naszego koła i skarbnik naszego koła. Michał Drabiński, prezes, i Mirosław Reszuta, skarbnik. Ówcześni członkowie zarządu koła. Tak. Co nimi kierowało? Jak wynika z akt sprawy, to pan miał pozwolenie na co najmniej 8 sztuk. Tak. I to we wszystkich wtedy obowiązujących klasach wiekowych, bo one dzisiaj już zostały niejako zniesione. No ale wtedy miał pan i warchlaki, i przelatki, no praktycznie wszystko. Co nimi mogło powodować, że no, ten fakt szelenia dzika na pozwolenie dzika, bo ja tego inaczej nie będę określał, skierowali do prokuratury? Tak do końca to nie jestem pewny i nie wiem. Ale myślę, że przedtem, jak w którym zarządzie ja uczestniczyłem, byłem, żeśmy się podali akurat prawie cały zarząd do dymisji. Nie wiem, czy bali się, czy że my potem będziemy chcieli wrócić do tego zarządu, czy będziemy chcieli zmienić ten zarząd. Taka moja ocena, bo żadnych zatargów, no, nie było tak w kole, żeby aż posuwać się do takich spraw. Tutaj, proszę pana, mam przed sobą właśnie to zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa koło łowieckie Eismont. Prezes Michał Drabiński, podłowczy Piotr Kuszczak, pełniący obowiązki sekretarza Łukasz Cholewicki, skarbnik Mirosław Reszuto. No i proszę mi powiedzieć, co w wyniku tego zawiadomienia się dalej stało? No, byłem wezwany na zarząd, żeby wyjaśnić tą sprawę. Zarząd mnie wezwał. No, tam toczyły się rozmowy. Ja mówiłem, że no, strzeliłem jednego warchlaka więcej niż było w upoważnieniu. Mówiłem, wydawało mi się cały czas, bo to polowało się na księżycu, że to jest przelatek, ale zarząd jakoś tak uparł się, że nie, że mam tylko takie dziki, mam strzelać takie dziki, jakie dziki są w upoważnieniu. No i po tym zarządzie, nie wiem, za jakiś czas, niestety zarząd zdecydował o doniesieniu o przestępstwie do prokuratury. I po pewnym czasie, no nie wiem, trwało to pewnie z pół roku, no zaczęła się sprawa w mojej całym... Proszę pana, ale tutaj mówi pan, że przekroczył pan ilość warchlaków. Miał pan w pozwoleniu 3. Miał pan 3 przelatki, miał pan dzik wycinek, dzik odyniec. W sumie ile tych dzików pan strzelił na to pozwolenie? 4.
4. Miałem 8. A miał pan 8. Ja tłumaczyłem, mówię, przecież lepiej strzelić tego warchlaka czy tego przelatka, niż ja miałbym strzelić jakiegoś większego, nie byłbym pewny. Niby tam tych dzików dużo u nas jest, ale mówię, loch nigdy nie strzelałem. I no ale jest polowanie. Plan akurat w tym całej tej było, że ten plan i tak nie został przekroczony na koniec sezonu. Zostało 10 przelatków, 10 warchlaków, bo to już było właśnie ta sprawa, potem byśmy wyjaśniali ją już jak się zakończył sezon, bo to do końca marca, a ta sprawa, nie pamiętam, chyba było to w koniec stycznia, że to po miesiącu czy po dwóch miesiącach żeśmy to właśnie wszystko wyjaśniali. No ale te argumenty nie docierały do zarządu. Tak jakby chciał. W jaki sposób zarząd to ocenił, że to nie był warchlak, tylko przelatek? No, nie wiem jak to, bo oni ocenili to po wadze. Po wadze, bo ten dzik ważył wtedy 18 kilo. 20. No, albo 20, no. I że 20 kilo dzik to nie może być przelatkiem. Remana. A czy znana jest panu opinia, jaka wpłynęła do Sądu Rejonowego w Olsztynie w pana sprawie, w wykonaniu pana profesora, doktora habilitowanego Marka Hołszki z Katedry Patologii Zakładu Ekologii i Chorób Zwierząt Łownych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu? No wiem, bo na tej sprawie akurat ja nie byłem, bo był mój przedstawiciel, adwokat, to że on wydał opinię akurat na moją korzyść. No, pan profesor stwierdził, to jest ta opinia, że nie ma jakichś kryteriów, które by jednoznacznie określiły, czy tego dzika należy zaliczyć jako przelatek, czy jako warchlak. W związku z tym innej jakiejś opinii przeciwstawnej w aktach sprawy nie ma, więc określenie tego, że to był przelatek czy warchlak, no jest raczej takie w moim pojęciu chyba wirtualne. Czy pan myśli podobnie? Tak. Jak zakończyła się sprawa? Sprawa zakończyła się tak, że po zakończeniu tej sprawy ja dostałem, tak jakby moją karą było wpłacenie 600 zł na fundację, czy to był dom dziecka, już tak za bardzo już nie pamiętam. Tak. Grzywna jakaś była? Nie. Nie było grzywny. Nie, tylko to 600. Adwokat złożył apelację do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Ta apelacja trafiła do 7 Wydziału Karnego Odwoławczego Sądu Okręgowego w Olsztynie. No jest to wydział, wydawałoby się, znający problematykę łowiecką, ponieważ sędzią szefującym temu wydziałowi jest Remigiusz Chmielewski, długoletni myśliwy, działacz Polskiego Związku Łowieckiego, sędzia Głównego Sądu Łowieckiego w Warszawie. I wydawałoby się, że sprawa jest na dobrej drodze i przynajmniej tam światłe gremium domyśli się, że dzik to jest dzik. Jeśli na pozwoleniu był odstrzał dzika, to znaczy, że nie ma tutaj przestępstwa. Jak pan ocenia tą sprawę? Czy czuje się pan w jakiś sposób pokrzywdzony przez ten wyrok? Tak, bo też uważam, że ta sprawa w ogóle nie powinna trafić aż tak daleko, żeby do sądu za takie sprawy, zwłaszcza, że to nie ma znaczenia w gospodarce łowieckiej, praktycznie żadnego. Co się stało z tym strzelonym dzikiem? Ten dzik został zdany na skup. Pieniądze za tego dzika gdzie trafiły? Trafiły na konto koła. Czyli koło przyjęło te pieniądze i nie kwestionowało, że są to pieniądze z jakiegoś nielegalnego odstrzału. Proszę mi wyjaśnić. Jeżeli odstrzał był nielegalny, to dlaczego, tak jak jest w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa, to ta tusza
przynależna była Skarbowi Państwa. A więc zarząd zawłaszczył pieniądze jemu nienależne, tak? Na to wygląda. Na pierwszej rozprawie byłem, bo odbyły się trzy rozprawy. Dwie w pierwszej instancji i to odwołanie zwłaszcza, co było, to była druga instancja, bo był zmieniony sędzia. I tak, oskarżyciel, asesor, to tak ktoś był, to nie był żaden prokurator, tylko asesor, bo to taka sprawa małej szkodliwości społecznej. To było, że ten dzik, którego ja strzeliłem, wartość była wyliczona na 2300. Jeżeli ja potem ja się zapytałem sędziego, na jakiej podstawie on wyliczył tą kwotę. No to ten sędzia się wycofał, mówi, że to pomyłka, a w tym czasie tusza, kilogram dziczyzny na skupie kosztowało 2 zł. Ale on praktycznie podczas tej rozprawy nie dał mi takiej pełnej odpowiedzi, na jakiej podstawie. Jakoś tak było, że przeszliśmy do następnego punktu. Bo łatwo jest policzyć, jeżeli dzik ważył te 20 kilo i po 2 złote, jaka wartość faktyczna była i jaka wpłynęła na konto koła. 40 zł. A nie 2300. Jeżeli by była taka suma i jeżeli to już było tak udowodnione, że to faktycznie, czy dzik skusowany, no to już jest duży problem, bo to od pewnej kwoty są jakieś tam przepisy o jakichś tam paragrafach. Niech pan mi powie, co dalej się dzieje. Nadal jest pan członkiem tego koła Eismont. Tak. Czy to jest to samo koło, gdzie zastępca komendanta policji w Olsztynie zastrzelił krowę? Tak, to jest to samo koło. Czy to jest to samo koło, gdzie aktualnie byli członkowie zarządu, którzy tak wobec pana przestrzegali prawa, stoją jako oskarżeni za defraudację pieniędzy, podrabianie podpisów i tam szereg innych zarzutów? Tak, tylko prezes, akurat w tym czasie nasze koło się podzieliło i prezes jest akurat, bo to były trzy różne obwody i ten jeden obwód był, no jest 80 km od Olsztyna na granicy rosyjskiej, to za Górowej i Ławieckiej i on został tam, bo akurat on tam mieszka, został w tamtym kole, ale jak były wybory, no nie został on wybrany na prezesa, a druga osoba, Mirosław Pyszuta, akurat został, po tej sprawie było walne, no i został, nie to, że usunięty ze skarbnika, ale tak samo i wyrzucony z naszego koła, bo potem wyszło za jakiś czas, że defraudował pieniążki, no i toczy się przeciwko niemu postępowanie. Karne. Tak. Czyli z tego wynika, że prawie cały zarząd no źle skończył. Tutaj u pana starał się pana ścigać za to, czy to przelatek, czy warchlak o wartości 40 zł, a sam zawłaszczył no w każdym razie są tu stali, ale w każdym razie, jak to się trywialnie mówi, zamieszany jest w sprawę, gdzie chodzi chyba o dużo wyższe kwoty. Dużo wyższe kwoty. Po tej sprawie, po tym walnym, jak zostali oni usunięci, to tak koledzy właśnie stwierdzili, że to całe zamieszanie było też po to, żeby odwrócić uwagę chyba od swoich tych takich nieczystych interesów na innych członków, bo inni też mieli jakieś tam takie inne problemy, byli tam no, kontrolowani, tam jakieś, no, zawsze były jakieś takie niesnaski w naszym kole. I oni tak jakby odwracali od tych swoich takich lekkich przekrętów tą całą sprawę. Tak, po tym, żeśmy tak wszyscy stwierdzili, jak to się w tym kole już tak trochę uspokoiło, ochłonęliśmy. Czy to prawda, że między innymi z zarzutami no, objęto sprawę jak gdyby no, wystawiania protokołów szacowania na pola, których
rzeczywistości nie było? No jest tam, że właśnie są kwoty pieniężne. I o jakie kwoty chodzi? No duże kwoty, tam jest i 5 000 i 8 prawdopodobnie. Dokładnie nie znam, bo ta sprawa teraz się toczy, ale o jakieś podrabianie podpisów to jest bardzo dużo, bo ci rolnicy, to podobno 120 rolników było wzywanych i każdy składał tam podpisy i sprawdzane były, no bo wyszło to, że rolnik brał na przykład za 3 hektary jakiegoś zboża odszkodowanie, a on w rzeczywistości nie miał tego pola. Winien jestem naszym czytelnikom i widzom jeszcze jedną informację. Mianowicie redakcja, widząc tą rażącą pomyłkę wymiaru sprawiedliwości, a także i fakt, że prokuratura tak bezwolnie poddała się zarządowi koła, który w rezultacie okazał się no, raczej niegodnym zaufania, redakcja podjęła interwencję prasową, wnioskując o wniesienie wniosku o kasację wyroku do prokuratora generalnego. Jak dalej przebiegała sprawa, zreferujemy w następnym odcinku.